No, nie nastaliście się, moi drodzy, dzisiaj na Ewangelii. Jedna z krótszych perykop ewangelijnych, którą Kościół nam ofiaruje do tego, abyśmy ją rozważali, abyśmy ją przede wszystkim przyjęli. Moi drodzy, to, co jest bardzo ciekawe, to to, że wcale nie trzeba dużo mówić, wcale nie trzeba wielkich elaboratów wygłaszać, aby coś danej osobie przekazać. Wystarczy czasami jedno słowo, które nam jest w stanie wszystko powiedzieć. I tak samo dzisiaj postępuje z nami święty Jan Ewangelista, który mówi bardzo krótko, ale jakże bardzo konkretnie. I mam nadzieję, że to słowo dotknie naszego serca, dotknie tych zakamarków duszy, które być może od dawna nie były ruszane. Moi drodzy, to, co jest istotne w tej dzisiejszej Ewangelii, to to, że cała akcja rozgrywa się na Golgocie. Wszystko dzieje się wtedy, kiedy Pan Jezus jest rozpięty na krzyżu, kiedy odchodzi już z tego świata, kiedy żegna się ze swoimi najbliższymi. Wśród wielu ojców Kościoła, wielu specjalistów od Biblii, egzegetów, ten dzisiejszy fragment Ewangelii jest nazywany testamentem z krzyża. Nawet jak sobie otworzymy jakąś Biblię, to często są podtytuły przy różnych perykopach. No i w wielu Bibliach podtytuł tej dzisiejszej perykopy nosi właśnie nazwę Testament z krzyża. To, co jest znamienne, jeżeli chodzi o testament, to to, że testament nigdy nie może być byle jaki. Jeżeli ktoś pisze testament, jeżeli ktoś zostawia testament, to po to, żeby przekazać drugiemu człowiekowi jakieś konkrety. Czy nie tylko jakieś tam pieniądze, nie, posiadłości i tak dalej, ale też, żeby zostawić jakieś duchowe dobro, jakieś słowo pocieszenia, pouczenia, aby zostawić to, co jest bardzo ważnego, to, co jest bardzo konkretnego, aby zostawić jakieś dziedzictwo po sobie, tak aby za ileś pokoleń mogli nawet o tym pamiętać. I to, co jest istotne w kwestii Pana Jezusa, to zostawia nam to, co jest najważniejsze. By z wysokości krzyża daje maksimum miłości, zostawiając nam swoją matkę. Nam, nie świętemu Janowi, choć jemu też. Ale nam. Dlaczego? Ponieważ święty Jan, umiłowany uczeń Pana Jezusa, jest reprezentantem nas wszystkich. W sensie każdy z nas stał 2000 lat temu na Golgocie, przy krzyżu i każdy z nas usłyszał od Jezusa słowa, które padły w dzisiejszej Ewangelii. Oto matka Twoja. I z drugiej strony oto syn Twój. Moi drodzy, to, co jest jakże ciekawe też w tej dzisiejszej Ewangelii, to końcówka. I od tej pory uczeń wziął ją do siebie. To nie było tak, że Pan Jezus sobie wisiał na krzyżu i mówił: słuchaj, no, Maryja będzie twoją mamą, nie? Święty Jan popatrzył się i mówi: no dobra, okej, jakoś sobie damy radę. Tak nie było. Uczeń wziął ją od razu do siebie. To jest takie bardzo ciekawe greckie słowo w oryginalnym, takie wyrażenie w oryginalnym tekście Biblii. Eista idia. Takie jest greckie stwierdzenie, kiedy tłumaczymy na polski do siebie. I co to znaczy, że do siebie? Możemy to przetłumaczyć mniej więcej tak, że Jan poczuł, że Maryja jest jego prywatną własnością. W sensie nie jak rzecz, tylko bardzo intymnie. Ale nie na tyle prywatną, żeby się nikim nie dzielić. Maryją. Nie na zasadzie, ona jest moja i nikomu jej nie dam. Tylko przyswoił ją do swojego życia w sposób wyjątkowy. I to też jest bardzo ciekawa wskazówka dla każdego z nas, abyśmy Maryję wzięli do swojego życia na sposób wyjątkowy. Nie na sposób byle jaki, incydentalny, okolicznościowy, ale na sposób bardzo wyjątkowy. Jezus wisi na krzyżu, czyli cierpi. Oprócz tego, że był Bogiem, był człowiekiem. Więc wszystkie bodźce zewnętrzne odczuwał bardzo mocno. Jeżeli świeciło słońce mu w oczy, to pewnie go słońce raziło. Jeżeli miał przybite dłonie i stopy do krzyża, to pewnie go bolało. I doskonale wiemy, że gdy człowiek zmierza się z jakimkolwiek cierpieniem, czy to fizycznym, duchowym, czy psychicznym, to bardzo często w takich sytuacjach nie myśli o drugim człowieku, nie myśli o innych, tylko koncentruje się na swoim bólu. Na zasadzie, kiedy mi to przejdzie, dajcie mi spokój, boli mnie. A Pan Jezus robi rzecz zupełnie odwrotną, niż większość ludzi mogłaby zrobić. Co robi? Myśli o drugim człowieku. Gdy cierpi, gdy odchodzi, myśli o drugim człowieku. Mamy być dziećmi Maryi. Jezus mówi, oto matka Twoja, czyli oto matka nasza.
Czyli mamy być dziećmi wobec Maryi. Jakie jest dziecko? Dziecko jest bardzo konkretne. Dziecko nie owija w bawełnę. Wczoraj rozmawiałem przez telefon z moją koleżanką. Ona ma takie malutkie dziecko, tam jest 3-4 latka, dziewczynka. I nagle słyszę w tle: mamusiu, Plosie, daj mi cukierka. Dziecko nie owija w bawełnę. Chce cukierka, idzie do mamy, mówi: mamo, daj mi cukierka. Dziecko chce spać. Mamo, ja chcę spać. Dziecko jest konkretne. A my czasami tak właśnie w tej postawie takiej dorosłości owijamy w bawełnę, nie? Na zasadzie, jakby tak powiedzieć, żeby powiedzieć, a jednocześnie nie powiedzieć. A Maryja jest konkretem. Maryja lubi konkrety. Chcesz coś od niej, idź i mów jej to. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne. I to, co jest też istotne, jeżeli ona jest naszą matką, to jest matką najwspanialszą. A jeżeli jest matką najwspanialszą, to taką, która doskonale zna potrzeby swoich dzieci i chce się o nie zatroszczyć. I jestem przekonany, że każdy z nas z pewnością niejednokrotnie doświadczył bardzo konkretnej ingerencji Maryi w swoim życiu. Może czasami tego nie zauważa, ale naprawdę Maryja jest taka, że daje mnóstwo znaków człowiekowi. Od takich bardzo poważnych do błahych, do takich, które dotyczą codzienności. I ja to wiem nawet po sobie. Miałem przeszczep nerki kiedy? 8 grudnia, proszę bardzo, niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny. Wjeżdżam na salę operacyjną, trochę zamroczony, bo powstrzykiwali tam jakieś dziwne substancje we mnie i byłem już lekko śnięty. Patrzę na młodą panią anestezjolog, na ręce ma różaniec, nie? Na palcu. Ja mówię: a co pani ma? Tak już zamroczona. Ona mówi: no różaniec. Ja mówię: a po co to pani? W ogóle tak dziwne pytanie, nie? Z ust księdza, a po co to pani? No to taki mój talizman mocy. Dodam jeszcze, że szpital był Dzieciątka Jezus. Później, gdy już z tego ojomu wyjechałem, gdy mnie trochę naprostowali, pierwszy lekarz, który przyszedł mnie badać, kazał mi ściągnąć koszulkę, chwyta mój medalik i mówi tak: ma pan relikwie. Ja mówię: no mam. Kogo? Świętego Szarbela. A kim pan jest? Ja się tak na niego patrzę: księdzem jestem. I nagle wyciąga telefon. Znaczy, ja mam tylko dlatego, że nagrywam, nie? To mi ten samat na YouTube będzie. Wyciąga telefon i pokazuje mi na tapecie obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Profesor, doktor habilitowany, nie wstydzi się wiary. I jeszcze mi mówił, że jak był studentem, to go tam aresztowali, bo krucjaty maryjne organizował. 2 godziny mi o Maryi gadał. O mojej nerce chyba z 5 minut. I Maryja daje też znaki w takich bardzo prostych, kuriozalnych rzeczach. Ostatnio rozmawiam ze swoim kolegą. Ma pecha zawsze do samochodów. Jak kupuje samochód, wyda kupę pieniędzy, a potem się okazuje, że wypadkowe. Zawsze nigdy bez wypadkowe. Ja już mu za którymś razem mówiłem: chłopie, weź tam wykup za te 30 zł, żebyś ten win sobie chociaż wpisał w internecie i sprawdzisz, czy jakieś bum było. On mówi: nie, to trzeba ludziom ufać, nie? No i zadowolony mówi mi, że ma nowe auto. Kupił nowe auto po super cenie. I on do mnie tak: a wiesz co, Maryja mi to dała. Ja mówię: jak to Maryja? On mówi: no normalnie, Maryja mi wszystko daje. I rzeczywiście w prostych rzeczach, w prostych sytuacjach trzeba doszukiwać się pomocy Maryi też. Bo my często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak już się modlimy, to jakieś wyjątkowe rzeczy, nie? Na zasadzie: Maryjo, daj mi zdrowie. Maryjo, jest trudna operacja. Maryjo, żeby wyjść z długów. Maryjo, żeby córka się dostała na studia. Maryjo, żeby syn przestał pić. A czemu my się o proste rzeczy nie modlimy? Jakby ja sam po sobie wiem, że wiele sytuacji w moim życiu bardzo mocno dzieje się w takich maryjnych datach. Może śmiesznie zabrzmi, ale nawet mój pies, mój maltańczyk się urodził 13 maja, nie? Na Fatimskie. Maryja daje nam bardzo, bardzo konkretne znaki. Żeby nie przeciągać, bo ksiądz Kuba mówił, żebym krótko mówił. Dobrze, kończymy już. Jeżeli chodzi też o tę dzisiejszą uroczystość. Matka Boża Jasnogórska. No ona jest bardzo mocno utożsamiana z tym, że jest naszą królową. Że jest tą, która nas prowadzi. Zresztą o Jasnej Górze od wieków mówi się jako o miejscu, które jest duchową stolicą naszego kraju. I ten obraz Matki Bożej Jasnogórskiej to jest najstarszy
najstarszy typ ikonograficzny przedstawienia Maryi z Dzieciątkiem, który w języku greckim jest nazywany hodegetria. A jak to możemy tłumaczyć? Wskazująca drogę. Ja wiem, że jak często patrzymy na ten obraz, gdy jedziemy do Częstochowy, to patrzymy się na twarz Maryi, bo ta twarz jest piękna, jest wyjątkowa. Ale może popatrzmy się na prawą dłoń Maryi w tym obrazie. Dlaczego? Bo jak zauważymy, to Maryja prawą dłonią wskazuje na swojego Syna. Tak jakby chciała nam wszystkim powiedzieć, ja jestem drogą do tego, który jest najważniejszy. Maryja jest wyjątkowa, ale jej wyjątkowość jest przede wszystkim osadzona na tym, że jest Matką Zbawiciela. Że jest Matką Zbawiciela. Jej wyjątkowość jest osadzona w tym, że jest Matką Pana Jezusa. I tego nam życzę. Abyśmy umieli odczytywać obecność Maryi w każdym czasie. Abyśmy potrafili do niej mówić tak jak dziecko. Abyśmy się nie wstydzili prosić ją o wszystko, bo da nam wszystko, jeżeli będziemy ją prosić. I abyśmy przez nią zawsze dochodzili do Pana Jezusa. Amen.